Pani Aniu, proszę się łączyć, jeszcze 30 sekund. Dobry wieczór Państwu. Kolejna październikowa środa, trzecia w tym miesiącu. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o Marii Grzegorzewskiej w sposób nieoczywisty. Jak usłyszeliście Państwo przed chwilą, jedna z naszych rozmówczyń ma jeszcze problem z połączeniem. Miejmy nadzieję, że do nas za chwilę dołączy. Ja natomiast pozwolę sobie już w tym momencie powitać tych, którzy z nami są, a są z nami. Zacznę może od studentki, od pani Sylwii Nowak. Dobry wieczór, pani Sylwio. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Są z nami autorki książki w odpowiedzi na listy Marii Grzegorzewskiej, portrety nauczycieli w studenckich narracjach, panie Marta Krasuska-Betiuk. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I Monika Kupiec. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Moniko. Jest z nami profesor Jacek Kulbaka, kustosz Muzeum Marii Grzegorzewskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej, jednocześnie historyk, historyk wychowania. Dobry wieczór, Jacku. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór Państwu. I tak jak wspomniałem, czekamy jeszcze na połączenie z panią dr Anną Hryniewicką, autorką biografii czy monografii poświęconej bohaterce naszego dzisiejszego spotkania. Chciałbym, żebyśmy, a może zanim powiem, co chciałbym, to jak zwykle zwrócę się do tych, którzy z nami są na żywo, z prośbą o współmoderowanie tego spotkania, o dzielenie się komentarzami. Widzę, że sporo osób z nami jest, sporo komentarzy w czacie już się pojawiło. Powitań. Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi przemyśleniami, ale również do zadawania pytań moim rozmówczyniom i rozmówcy. Myślę, że to jest okazja do tego, żeby odpowiedź na takie pytania uzyskać. Ja chciałbym na początek, wszyscy jesteście związani z Akademią Pedagogiki Specjalnej, z uczelnią, którą stworzyła Maria Grzegorzewska. Przypomnę, Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej powstał w roku 1922. W tym roku obchodzimy stulecie istnienia uczelni, którą reprezentujecie. Obchodzimy jednocześnie rok Marii Grzegorzewskiej ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej. Chciałbym spytać Was na początek o to, jakie znaczenie w Waszych biografiach nauczycielskich, zawodowych szerzej odgrywa, czy odegrała dotychczas, odgrywa nadal Maria Grzegorzewska. Jacku, jeżeli pozwolisz, to zacznę od Ciebie. To bardzo trudne pytanie i złożone, ale rzeczywiście Maria Grzegorzewska, przywołując chociażby słowa profesora Okonia, może tak zacznę, była najwybitniejszą, jedną z najwybitniejszych kobiet w Polsce. Tak ją profesor Okoń określił, kreśląc swoje wizerunki sławnych pedagogów polskich, a także powiedział, że była kreatorką pedagogiki specjalnej. Moje pierwotne wykształcenie wiązało się z historią, ze studiami historycznymi w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale gdy rozpocząłem pracę w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej, bo w 2000 roku zmieniła się nazwa na Akademię Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej, oczywiście od razu dowiedziałem się dużo więcej niż wcześniej na ten temat mogłem wiedzieć, bo rzeczywiście kojarzyłem Marię Grzegorzewską, tak jak pewnie większość z nas, z tym, że była osobą związaną z kształceniem specjalnym. No i cóż, no, dla mnie przede wszystkim jest... pamiętam takie stwierdzenie też profesora Wroczyńskiego, osobą, i to staram się też czynić, łączącą teorię z praktyką, jak mało kto, bo przecież poza tym, że była... stała na czele PIPS-u, zorganizowała go w 22 roku. Wiemy, że była kapitalnym naukowcem, interesowała się pedagogiką specjalną, prowadziła w instytucie taki wykład, metodykę kształcenia niewidomych i historię kształcenia niewidomych. To też jest mi bliskie, bo prowadzę takie zajęcia z historii kształcenia
specjalnego. Maria Grzegorzewska była kobietą, która no niezmordowaną, tytaniczną, była wybitnym działaczem społecznym. W Związku Nauczycielstwa Polskiego stworzyła sekcję szkolnictwa specjalnego. Tam redagowała szkołę specjalną, współpracowała z różnymi stowarzyszeniami, towarzystwami. One się zjednoczyły po wojnie, co prawda, Polski Związek Niewidomych i Polski Związek Głuchych, takie, jakie dzisiaj je znamy pod tymi nazwami. Wydała ponad 150 publikacji, z czego wiele z nich, około 20, dotyczy zagadnień nauczycielskich, pedagogicznych, i te sprawy są mi chyba najbardziej bliskie, a szczególnie ten imperatyw Marii Grzegorzewskiej, wywodzący się od Jana Władysława Dawida, no, związany z miłością dusz ludzkich. To może górnolotnie brzmi, ale w pracy nauczycielskiej jest sprawą fundamentalną. Kwestia wartości, kwestia samokształcenia, kwestia, jak to pisała Maria Grzegorzewska, nie dobijania do kresu, bo mówiła, że praca nauczyciela daje satysfakcję, jeżeli ona rzeczywiście jest rzetelnie wykonywana, jeżeli jest naszym powołaniem. I te sprawy są mi bardzo bliskie. Na ile się zbliżam, to trudno powiedzieć do tego, ale uważam, że także lata swojej pracy przy tablicy, 20 parę lat w charakterze nauczyciela historii, dały mi dużo pokory, dużo pewnych umiejętności i praktyki potrzebnej także w pracy ze studentami. Żeby nie przedłużać... Jacku, przedstawiłeś już w skrócie niemal biografię Marii Grzegorzewskiej, a ja chciałem powitać panią Annę Hryniewicką, która dołączyła w trakcie twojej wypowiedzi do naszego spotkania. Pani Aniu, pytanie, które zostało przeze mnie zadane, to jest pytanie o rolę twórczości Marii Grzegorzewskiej w państwa biografii. Pozwolę sobie w tym momencie spytać, dlaczego pani postanowiła zająć się właśnie Marią Grzegorzewską w swojej twórczością, Marii Grzegorzewskiej, biografią w ogóle Marii Grzegorzewskiej w swojej najnowszej książce? To moje zainteresowanie się zaczęło kilkanaście lat temu. Ja jestem związana z taką grupą z Uniwersytetu Warszawskiego, z Instytutu Języka Polskiego. I tam uczestniczę w konferencjach corocznych i w takich warsztatach dla młodzieży z zakresu badania dziedzictwa kulturowego. I w tym roku też były takie warsztaty zorganizowane. One dotyczyły właśnie kultury języka i regionów, obrazu świata i kultury w regionie. To są warsztaty, które są zorganizowane w ramach dialogu pokoleń. Tam jeszcze się włącza Towarzystwo Kultury Języka razem z polonistyką. I właśnie przed laty, na prośbę pani profesor Falińskiej, Barbary, która wiedziała, że ja pracuję w APS-ie, a ponieważ polonistyka, no to profesor Doroszewski, to ona poprosiła mnie, żeby napisać coś o jego żonie. Bo znała tą żonę, wiedziała, że ona jest też naukowcem, historykiem sztuki, pedagogiem specjalnym. Ja wtedy, kiedy zaczęłam się zajmować Doroszewską, nie mogłam oddzielić tych dwóch postaci. To były tak silnie ze sobą te dwie postacie związane, że siłą rzeczy weszłam też w biografię Grzegorzewskiej. I zafascynowałam się. To może do tej fascynacji za chwilę wrócimy, jeżeli pani pozwoli. Wspomnijmy tutaj, że Janina Doroszewska była następczynią profesor Grzegorzewskiej, jeżeli chodzi o kierowanie Katedrą Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim. To może od razu wspomnijmy. Był taki krótki okres, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, w latach 1958-1960, kiedy Maria Grzegorzewska kierowała Katedrą Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie tą katedrę przejęła po Marii Grzegorzewskiej jej współpracowniczka Janina Doroszewska. Chyba dobrze kojarzę, tak? Dobre jasne, tak. Ta znajomość Doroszewskiej z Grzegorzewską się zaczęła w okresie powojennym, kiedy było bardzo dużo dzieci skrzywdzonych przez wojnę
i w Wózku Zdroju na Górce, w takim sanatorium wybudowanym przez Szymona Starkiewicza, niezwykłego człowieka, niezwykłego, który gdzieś tam na Śląsku był pediatrą, leczył dzieci z gruźlicą i pojechał do Buska, do sanatorium i zobaczył, że tam są dobre warunki klimatyczne do leczenia tych dzieci. I pozyskał darczyńców, zabrał ze sobą, drugi raz pojechał do tego Buska, zabrał ze sobą dwóch wieśniaków, którzy przyjrzeli się, jaka jest ziemia, jakie jest podłoże i zaczęli wyprodukować cegły. I z tych cegieł wybudowali piękny ośrodek. I tam właśnie w tym Busku Grzegorzewska spotkała Doroszewską na konferencji dla lekarzy, dla pedagogów. I tak się nawiązała, chociaż to różnica pokoleń, ale jakąś wspólny język znalazły te panie. I później przyszło zaproszenie do pracy, prawda? Doroszewska była historykiem sztuki z wykształcenia. Miała doktorat z zakresu historii sztuki. Zresztą tak samo, jak i nasza Grzegorzewska. A później się przedstawiła na tą pedagogikę specjalną. Piękna postać, piękna. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie. Zanim oddam głos moim kolejnym rozmówczyniom, wyświetlę komentarz pana Pawła Zapeńskiego, który napisał, tu pozwolę sobie zacytować: jadąc dziś do pracy, wysłuchałem wywiadu z panią profesor Marią Grzegorzewską. Chciałem jakoś przygotować się na to dzisiejsze wydarzenie. Pani profesor wspominała początki, powiedziała, że w ministerstwie powiedziano jej, aby pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, wystarczy 10-godzinny kurs. Piękny człowiek, któremu 10 godzin nie wystarczało. Wracam do tego pytania, które zadałem na początku naszej rozmowy, pytania o znaczenie Marii Grzegorzewskiej dla waszych biografii. Marto, jak to jest w twoim przypadku? Mikrofon, odmutuj się. Przepraszam. W tej mojej biografii edukacyjnej można powiedzieć, czy zaryzykować takie stwierdzenie, że ma znaczenie fundamentalne w tym sensie, że jestem związana ze społecznością, z ideami Akademii od studenta, od pierwszego roku do pracownika, ponieważ ja skończyłam pedagogikę specjalną i już wówczas ze specjalnością wówczas o nazwie oligofrenopedagogika. Dzisiaj to jest pedagogika niepełnosprawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaraz na piątym roku studiów, już na piątym roku studiów podjęłam pracę i miałam pracę w Zespole Szkół Specjalnych na warszawskiej Pradze. Tam do mianowania pracowałam i miałam jak gdyby okazję łączyć właśnie teorię z praktyką. Jednocześnie do pracy zaprosiła mnie pani profesor Józefa Wołachowicz do swojego zakładu wczesnej edukacji. Ale w trakcie studiów miałam też okazję poznać uczniów bezpośrednich, słuchaczy Marii Grzegorzewskiej. Na przykład mieliśmy takie wspaniałe zajęcia, wykłady wprowadzające do pedagogiki leczniczej z profesorem Janeczką, również z panią Ewą Tomasik, która prowadziła zajęcia z biblioterapii. Ona też trochę mnie zachęciła, żeby jednocześnie podjąć drugie studia równoległe z Uniwersytecie Warszawskim, Filologię Polską, bo to mi było też potrzebne do pracy w szkole, bo tam pracowałam na początku na zastępstwo za nieobecną nauczycielkę. I ta przygoda ze społecznością i bycie w tej wspólnocie Akademii, wówczas właśnie jeszcze Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, trwa do dzisiaj i trudno mi się rozstać. Potem pracowałam, zaprosiła mnie do pisania doktoratu do siebie pani profesor Gielarowska Danuta z pedagogiki ogólnej. I tak po prostu rozwijałam się od pedagogiki specjalnej do pedagogiki ogólnej. Teraz pracuję w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka, co też jest znamienne. I przygoda po prostu trwa do dziś.
tak bym to powiedziała, więc poznawałam i na zajęciach, i zresztą pamiętam zajęcia fascynujące z obecną panią rektor, więc ta pedagogika specjalna no, była takim moim początkiem pracy w uczelni. Bardzo dziękuję. Marta wspólnie z Moniką, jak wspomniałem, jest autorką książki W odpowiedzi na listy Marii Grzegorzewskiej. Moniko, domyślam się, że to zainteresowanie listami Marii Grzegorzewskiej jest w twojej biografii nieprzypadkowe. Tak, przy czym nie powiem niestety, znaczy w przeciwieństwie do moich przedmówców z myślą pedagogiczną Grzegorzewskiej, to spotkałam się stosunkowo późno w swojej biografii zawodowej. Ale całkiem niedawno, bo w 2018 roku w październiku otrzymałam etat nauczyciela akademickiego w Katedrze Wczesnej Edukacji na APS-ie, której kierownikiem jest, tak jak wspomniała Marta, pani profesor Józefa Bałachowicz do dzisiaj. I tego roku też, 2018, przestałam być po 15 latach nauczycielem takim przy tablicy języka polskiego w szkole podstawowej. Ci z Państwa, którzy mają takie doświadczenie odejścia ze szkoły albo rozważają takie doświadczenie, wiedzą, jaki koszt emocjonalny poniosłam tej decyzji. To w ogóle rok ten akademicki 2018-2019 był trudny dla mnie adaptacyjnie, bo ja wtedy czułam się już nauczycielem bez klasy, a jeszcze nie byłam osadzona w tej akademickości, to znaczy nie byłam już ani tym, ani tym, także trudny był to dla mnie bardzo rok. Dodatkowo jeszcze pamiętamy strajk nauczycieli, ja to przeżyłam bardzo mocno, towarzysząc w tych emocjach, wydarzeniach swoim koleżankom i kolegom z dawnej pracy. Także tak pod względem tożsamościowym poszukiwałam przede wszystkim takiego wsparcia, poczucia przynależności. Strasznie poszukiwałam takiego miejsca, takiej osoby, która pomoże mi zidentyfikować się z nowym miejscem pracy. I cóż, no i wtedy sięgnęłam po listę do młodego nauczyciela, dlatego że z ciekawością zaglądałam do muzeum, za tych oszklonych drzwi patrzyłam praktycznie zawsze, jak przechodziłam do wnętrza tego naszego muzeum. Dodatkowo na ścianach czytałam, przechodząc łącznikiem, czy wchodząc w bramę na główny kampus na Szczęśliwickiej, słowa, fragmenty listów do młodego nauczyciela. No i zaczęłam czytać. Jak to u rasowego nauczyciela, zaraz pomyślałam o swoich studentach, że ja ich uraczę taką aktywnością, skoro tak bardzo mnie poruszyły te listy, no to chciałabym wiedzieć, jak rezonują u nich. I dokładnie wtedy, w 2019 roku, w ramach moich zajęć studenci zaczęli tę aktywność realizować, czyli wybierać jeden z listów i na niego odpowiadać. Jeszcze wtedy nie miałam zielonego pojęcia, przykro mi to powiedzieć, w takim zacnym gronie, ani o jubileuszu zbliżającego się stulecia APS-u, a tym bardziej o 2022 roku jako roku naszej patronki. To, co rezonuje we mnie do tej pory po lekturze listów i zwieńczone jest pracą też nad naszą wspólną książką z Martą, to przede wszystkim to, że Grzegorzewska zarówno w listach, jak i w swoim życiu, aktywności społecznej, daje wyraz takiej głębokiej troski o dziecko, ale jednocześnie od jego nauczyciela. To znaczy ona jest przekonana i to przekonanie emanuje z jej wypowiedzi, z jej życia, że nie możemy mówić o trosce, o dobro dziecka bez troszczenia się o dobro jego nauczyciela. I że jesteśmy połączeni jak w krwiobiegu, po prostu jesteśmy naczyniami połączonymi. Student, przyszły nauczyciel, nauczyciel, wreszcie uczeń i nauczyciel akademicki. Że my jesteśmy po prostu jedno. Tak, dziękuję. Ja chciałam coś dodać odnośnie tych listów. One były pisane bezpośrednio po wojnie. Grzegorzewska sobie założyła, że celem tych listów jest ratowanie człowieka, odnowa moralna społeczeństwa, że jest tyle ludzi poranionych, biednych, prawda, którzy potrzebują tego wsparcia. No to był ten czas, tak jak ta trzecia seria powstała, prawda,
dyktatury komunistycznej, dużo złego się działo. Ja mam tutaj przed sobą takie, wypisałam sobie takie fragmenty wypowiedzi, jak ludzie to odbierali. Na przykład taką diagnozę tej sytuacji przeprowadziła Hanilgiewicz, profesor Hanilgiewicz. Ona pisze, opisuje przebieg dwudniowej mówki związanej z uczestnictwem w konferencji dotyczącej szkolnictwa specjalnego. I pisze tak, całość była owiana duchem obcego studium. Zaznaczam, że wtedy już było zdegradowano naszą uczelnię do roli studium. Instytut. Cała plejada słuchaczy z niebywałym tupetem, tonem mentorskim odczytywała po kolei z papierków akty oskarżenia przeciwko hospitowanym szkołom. Hospitowanym, raczej powiedziałabym szkołom, gdzie przeprowadzano rewizje. Krytykowano protokoły rad pedagogicznych, konspekty lekcji, bezplanowość, niewłaściwe używanie kredytów. Podczas samych, nazwijmy to, lustracji pozwalały sobie niektóre słuchaczki na uwagi. Zaraz widać, że ta koleżanka jest bez kwalifikacji, tak jak gdyby mogły po 3 miesiącach już te pełne kwalifikacje one posiadać. Dlatego nie zauważyły, dobrego nie zauważyły prawie nic. Zawsze chodziło o brak jakiegoś papierka. Treść pracy ofiarnej i dobrej, tę bandę, nie obchodziła zupełnie. Zadajmy pytanie, kim będą ci ludzie? Chyba kiepskimi wizytatorami, gaszącymi ducha wizytowanych. Na ogół nikt z nauczycieli tamtejszych nie zabierał głosu. Przemawiali sami dyrektorzy i kierownicy, no i władza. Źle, smutno, bardzo duszno było, a my przyzwyczailiśmy się do tej słonecznej atmosfery, prawej, prostej atmosfery, jaką stwarzała Grzegorzewska. Nikt nie mógł wydobyć z tych uczestników głosu, tylko wielu płakało, słuchając tego, co się tam dzieje. No i z tym opisem też korespondowały wypowiedzi Grzegorzewskiej. Ona na przykład, kiedy przyniesiono nasz, otrzymaliśmy ten nowy gmach na Spiskiej, ona się pisała tak w 1951 roku. W tym biednym, skołatanym domu siedzę już u siebie w gabinecie i czekam na zalew nowych twarzy i nowych postaw ludzkich. Trochę takich nieznanych mi osób, wałęsa się dzisiaj po schodach, może to oni. To już 31 rok, to robię. To żegnanie i to witanie. A o godzinie 18, bo to rano pisała o 6, już wszyscy słuchacze wyjechali, pusto, na szczęście zostaje sama, pogrążona w papierach. Ale to już zupełnie inny świat wchodzi do Instytutu, zupełnie inny. I ten nowy świat kontrastował ze światem poprzednim. A myślę, że tutaj ten dialog, jaki się rozgrywał między czytelnikiem a Grzegorzewską, no on był bardzo ważny, prawda? Później były te odpowiedzi, Ewangelia Życia, księża, prawda, pisali listy, że muszą to nakazania głosić i tak dalej. Młodzież, to pewnie pani wie na ten temat więcej. Ale jak dzisiaj patrzymy na współczesne czasy, to widzimy, że tak samo wracamy do tych trudnych momentów w historii naszego narodu, prawda? Że znowu jest dużo jakiejś patologii, dużo ludzi zagubionych. Jak się patrzy na młodzież, no ta cała globalizacja i te wszystkie przemiany społeczne, takie zmiany szybko następujące z dnia na dzień we wszystkich obszarach życia, one powodują, że gdzieś to poczucie tożsamości ludzi się gubi, prawda? Że te relacje się psują między nami, że nie ma tych wzorów osobowych, a tutaj te listy no przypominają to, co jest tak człowiekowi potrzebne. Dlatego to nasze wydawnictwo, które teraz zadbało o to, żeby każdy mógł dostać tą książkę, prawda, miał do niej dostęp do tych listów. Zobaczcie Państwo, jaka popularność tych listów. Ja przechodzę ulicą tamką i jest tam mały antykwariat i widzę listy jakieś tam, prawda? No ponieważ się też troszeczkę tymi listami Grzegorzewskiej zajmowałam i trochę na ten temat pisałam, to myślę sobie, zobaczę, co inni piszą, prawda? I stos książek i szkoda mi było pieniędzy na kupowanie książek, które zalegają u mnie w domu, prawda, stosy i za chwilę trzeba się ich pozbywać. No i tak się tak dałam w pogawędkę z panią, a ona, jak usłyszała nazwisko Grzegorzewska,
bo jej powiedziałam, że jestem w tej uczelni, że się interesuję Brzegorzewską, czy ona czegoś nie ma na ten temat, to od razu te książki mogłam wypożyczyć, no bo córka pana Majewskiego, już kontakt, prawda, później gdzieś tam jeszcze poszłam w inne miejsce, to samo, tego samego dnia, od razu, dwie takie osoby. Więc Grzegorzewska jest, chociaż miała taką wąską specjalność, ale ona jest znana w różnych środowiskach, ona przyjaźniła się z różnymi ludźmi, miała wpływ na różnych ludzi, prawda, i tych możnych, i wykształconych, i całą tą nędzę tego świata za sobą ciągnęła, i jej postać jest znana i w Polsce, i za granicą, a wielką sławę jej przyniosła to jej wielkie dzieło, Psychologia niewidomych. To może w tym momencie, pani Aniu, zawieśmy ten wątek, jeżeli można. Do listów oczywiście wrócimy, bo to jedna z ważnych publikacji dla naszej dzisiejszej rozmowy. Ja chciałbym jeszcze oddać głos w tej pierwszej części naszej rozmowy Sylwii Nowak, która jest, jak się domyślam, jedną ze studentek zarażonych, w cudzysłowie używam tego określenia, przez Monikę, listami Marii Grzegorzewskiej. Sylwio, jakie znaczenie dla ciebie, dla twojej pracy, dla twojej działalności, to oprócz tego, że jesteś studentką, jesteś również nauczycielką przedszkola, jakie znaczenie ma dla ciebie twórczość Marii Grzegorzewskiej? Powiem tak, jak spotkałam się z twórczością Marii Grzegorzewskiej, czytałam jej słowa, to pomyślałam sobie, jejku, ja też tak myślę. I czytając Marię Grzegorzewską, pomyślałam, że jestem w dobrym miejscu po prostu. Może zabrzmi to nieskromnie, ale bliskie mi są wartości, które wyznawała i o których pisała Maria. Zgadzam się z nimi jak najbardziej i czuję, że mam takie potwierdzenie, że dobrą drogę obrałam, wybierając się na studia pedagogiczne. No właśnie, a gdybyś zechciała w tym momencie już powiedzieć o tym, jak to się stało, że ty się na tych studiach znalazłaś, bo to nie są twoje pierwsze studia. Jak się dorasta do pedagogiki, przechodząc taką drogę jak twoja? Ja paręnaście lat temu już studiowałam nie na APS-ie, tylko na ASP, czyli Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. Studiowałam scenografię i przez paręnaście lat pracowałam w zawodzie scenografa. Sprawiało mi to ogromną satysfakcję i była to moja pasja. Przeprowadziłam się do Warszawy. Pracowałam przez krótki czas, no może nie krótkim, w zupełnie innym zawodzie, ani nauczycielskim, ani artystycznym. Pracowałam zdalnie i tak naprawdę wykonywałam swoją pracę, ale po pracy miałam mnóstwo czasu dla siebie. Był to czas właśnie takiego większego skupienia na sobie, próba jakby poznania siebie, odpowiedzenia sobie, jaka jestem, czego tak naprawdę chcę. Brakowało mi kontaktu z drugim człowiekiem. Przemyślałam, czy chcę wrócić do tej pracy artystycznej. Zawsze gdzieś tam coś jeszcze robię artystycznego i tam się udzielam. Natomiast gdzieś tam zaczęłam tak wspominać miło, oprócz wykonywania zawodu scenografa, prowadziłam warsztaty dla dzieci, dla młodzieży. I bardzo podobało mi się nie tylko to, co powstaje jako efekt pracy twórczej, ale ten proces powstawania, relacje, moment współpracy, to mnie bardzo pochłaniało, interesowało. Mogę na ten temat dużo mówić. No, miałam też takie poczucie trochę misji,
że chciałabym coś takiego dobrego robić dla innych ludzi. No i łącznie to wszystko z analizą moich cech, czy predyspozycji, z taką próbą odpowiedzi sobie, czy mam właśnie te cechy, które mogą mi pomóc, w jaki sposób mogłabym wykorzystać te swoje predyspozycje i to, co myślę, to, kim jestem, doprowadziło mnie do tej decyzji, aby podjąć pracę w przedszkolu i udać się na studia właśnie na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Czy powiem drogę Grzegorzewski, tak można powiedzieć? Słucham? Powiem pani Grzegorzewski. No właśnie, spróbujmy wobec tego przyjrzeć się temu początkowemu okresowi twórczości Marii Grzegorzewskiej. Tutaj zwracam się do pani Ani w tym momencie z prośbą o to, żeby zechciała pani powiedzieć krótko o tym, co było przed powstaniem Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, o przyjaźni z Józefą Jotejko, znajomością z Eduardem Klaparedem czy Owidiuszem de Krolim. Pani Aniu, gdyby zechciała pani nam krótko powiedzieć o tym okresie w życiu Grzegorzewskiej, który poprzedził powstanie Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Ja myślę, że Grzegorzewska dojrzewała do tego finału, prawda, który zapoczątkował jej życie właśnie poprzez w trakcie wizyty w szpitalu psychiatrycznym, kiedy powiedziała, że wyrównywanie krzywd niepełnosprawnych jest moim powołaniem w życiu. Już od momentu, kiedy ona jako mała dziewczynka wyjechała do Warszawy i przeszła przez te dwie pensje, prawda, Kotwickiej, Hewelkę, ona już taką kreatywność wykazywała i było widać, że to jest dziecko takie nietuzinkowe, stworzone do jakichś wyższych celów. Później te studia w Towarzystwie Kursów Naukowych pod opieką Krzywickiego, prawda, i ta działalność jej społeczno-oświatowa związana z tym odłamem lewicowym, socjalistycznym. Później wyjazd na Litwę, prawda, gdzie musiała się schronić przed represjami carskimi, bo to wszystko się działo w czasie zaborów. Później Kraków, gdzie już miała podstawy naukowe, bo tam studiowała też na Wydziale Filozoficznym wprawdzie, ale i psychologia była, i fizjologia, i różne takie nauki pokrewne. Więc później już ta droga, to pewnie pan Jacek mówił o tym, prawda, jak to się stało, że ona wyjechała do Brukseli. I tam nie, właśnie to nie wybrzmiało jeszcze. Mogę powiedzieć. Historia taka była krótka, że zakochała się, roztergi sercowe, prawda, depresja, studiowała w Krakowie i została wysłana przez rodziców, czy przez kogoś, tam miała możnych takich, którzy ją wspierali. Miała taką przyjaciółkę z bogatego domu, Małkowską, z domu Małachowskich. I ona się znalazła w Zakopanem w pensjonacie. I tam przyjechał w tym samym czasie profesor psychologii, który jej powiedział, a pani to powinna jechać do Brukseli, do Jotejko. I jeszcze jej pokazano gazetę, gdzie był artykuł o tym instytucie i ona natychmiast się wybrała do tej Brukseli. I tam wyróżniała się z grona tych słuchaczy, no i jakąś pasją poznawania. I Jotejko bardzo ją polubiła. Jotejko dwie kobiety, trzy kobiety z Polski są uznane za najwybitniejsze postacie w psychologii XX wieku. To jest właśnie Jotejko, Grzegorzewska i Szemińska, współpracownica Piażeta. Tutaj ja już nie muszę mówić, kim była Jotejko. Też od nauk ścisłych, od nauk przyrodniczych, bo przecież była lekarzem, ona poszła w kierunku psychologii. Grzegorzewska śladem jej też, prawda?
No, później była ta historia, że wybuchła pierwsza wojna światowa, ona już miała doktorat, miała jeszcze tam coś dopisać. Fakultet zamknięto, wróciła do, rodzice się przenieśli znowu na Litwę koło Wilkomierza, pojechała tam ewakuacja, zawieruszyły się te papiery. Jakoś tam nie wiem, co się z nimi stało, czy się spaliły, czy w każdym razie nie było już tej pracy doktorskiej, ale Jotejko wzywała ją. I później poprzez brata lekarza wojskowego statkiem wojennym dotarła do Londynu i pojechała do Paryża, gdzie już na nią czekała Jotejko, tam skończyła doktorat i to był ten czas jeszcze kiedy Polska była no, pod zaborami, prawda, jeszcze te działania wojenne się toczyły. Natychmiast jak Polska odzyskała niepodległość, ona przyjeżdża do Polski, już miała ten plan, że się zajmie niepełnosprawnymi. I w ministerstwie wielki opór. Radwan napisał w takim pamiętniku, który jest zdeponowany w archiwum UJ-u pod redakcją Dzierżyńskiego, brata tego Dzierżyńskiego sławnego. I tam opisał, jaka była walka między Benim a tymi innymi urzędnikami. Ona postawiła na swoim, ale liczono się z nią, bo już gdzieś tam sława, że taka postać wybitna przyjedzie do Polski. Chciano, żeby ona organizowała szkolnictwo powszechne, bo był duży analfabetyzm, była duża potrzeba. Powiedziano, że na szkolnictwo specjalne jest jeszcze czas. Ona się przeciwstawiła. No i finał był taki, że najpierw zaczęłam się przyglądać jako wizytator w tym ministerstwie, jak wygląda to szkolnictwo. I zobaczyła, że nauczyciele są źle przygotowani, że trzeba ich troszkę podszkolić. Więc taki króciutki kurs zorganizowała dla 8 osób, a później to się przekształciło w szybkim czasie w seminarium, a z tego seminarium powstał instytut po połączeniu z Instytutem Fonetycznym Beniego. I tak się zaczęło. Pierwszy rok 26 osób, 26 studentów. Nauka wspaniała, na wzór Fakultetu Pedagogicznego, czyli wszechstronny rozwój człowieka, ogłada, kultura, prawda, podnoszenie kultury, a później przemycanie tych różnych treści. Tym, czym się należy pochwalić, że nasza uczelnia była pierwszą uczelnią pedagogiczną, która wprowadziła socjologię, psychopatologię czeka dorosłego i dziecka. Tego przez lata nie było na innych uczelniach. No i konferencje, i wyjazdy, i to całe środowisko. A jeszcze chcę powiedzieć o tym, że ona miała wspaniałych nauczycieli na każdym poziomie kształcenia. Bo nawet na tych pensjach uczelnie były zamknięte, tam nie było dostępu do kształcenia. I ci profesorowie, ludzie, którzy tacy naprawdę wykształceni, którzy mieli później po odzyskaniu niepodległości zostali profesorami wyższych uczelni, oni uczyli na tych pensjach. To jak ja sięgałam do życiorysów i do tych nazwisk tych osób, to byłam zachwycona, jaki był poziom. Wszechstronne wykształcenie zdobyte w różnych ośrodkach, prawda, dużo było psychologów, ale to jakakolwiek dziedzina, to oni reprezentowali wysoki poziom. I później tak samo było w Państwowej Instytucji Pedagogii Specjalnej, że ona też się troszczyła, żeby był człowiek miał wiedzę, żeby był ten poziom naukowy, żeby był praktykiem, żeby był człowiekiem moralnym, prawda, pod względem moralnym bez zarzutu i dobierała sobie to grono i naprawdę dobrała wspaniałych osobników. Po wojnie zostało tylko dwóch z tych jej pracowników, wszyscy zginęli. Czy ja mogę przywołać cytat? Tak, bardzo proszę. Tak, bardzo ponieważ proszę. Józefie Jotejko został poświęcony cały list drugi w cyklu trzecim listów do młodego nauczyciela, to pozwolę sobie taki piękny opis właśnie, jak Józefa Jotejko była przez Marię Grzegorzewską opisywana. Nie tylko chciała poznać świat, ale chciała go kształtować. Kochała życie i rozumiała je w młodych. Dawała nie tylko światło, ale i ciepło. Józefa Jotejko szanowała do najwyższych granic indywidualność innego człowieka. Niezwykle wyrozumiała, równa i pogodna, dla każdego znalazła w razie potrzeby zawsze czas i radę.
miała dar budzenia wiary we własne siły i możliwości pracy owocnej. Jej bezpośredniość i świeżość odczuwań ułatwiała nam młodym wymianę myśli. Dążyliśmy do bezpośredniego zetknięcia z nią. Była dla nas człowiekiem zupełnym. Czuliśmy, kolego, że to jest ktoś silny, prawdą wewnętrzną, kochający życie i ludziom głęboko życzliwy. Czuliśmy, że można się na nim oprzeć moralnie, że można mu zaufać. To taki portret. A ja jeszcze chcę powiedzieć, tak, już tak na uboczu, bo za długo pewnie zabieram za dużo czasu, że w naszej czytelni jest zachowany pamiętnik, taki pamiętnik z tego fakultetu, gdzie słuchacze i profesorowie opisują, jak przebiegała nauka, kto tam się kształcił. To są piękne relacje. I myślę, że jak się przeczyta taki pamiętnik, to dopiero można zrozumieć, co ta Grzegorzewska wyniosła z tej uczelni, prawda? A ona później naprawdę starała się tą samą ścieżką iść i powielać ten schemat uczelni. Pani doktor wspomniała o tym, jak wyglądały zmagania Marii Grzegorzewskiej z władzami Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wtedy, kiedy podjęła tam pracę. Pan doktor Marek Siwicki taką sugestię tutaj zgłosił. Z władzą to Grzegorzewska łatwo nie miała. Może o tym profesorze Jacku pisze doktor Marek Siwicki. Jacku, zechcesz podjąć tę kwestię? Ja jeśli mogę, to bardzo króciutko jeszcze ad vocem odniósłbym się do tego, co mówiła pani Ania, te kwestie biograficzne. Myślę, że ciekawe, bo mianowicie warto pamiętać, że w latach 907-8 Grzegorzewska uzyskała tytuł nauczycielki domowej. To były jakby jej pierwsze starcie z pedagogią, z nauczaniem, kontakt ze szkołą. Wiemy, że na Wydziale Filozoficznym w Krakowie, wtedy kiedy pani Ania, jak powiedziała, przeszła załamanie nerwowe, jej sytuacja materialna była trudna w roku 909-10, ona rezygnuje z tych studiów. Rzeczywiście 3 lata później wyjeżdża do Brukseli, ale tutaj dotknęła wiedzy przyrodniczej, która też ją pochłaniała. Wspomniano o doktoracie z 16 roku, doktorat dotyczący estetyki eksperymentalnej. No i badała uczucia, wrażenia uczniów jeszcze w szkołach brukselskich. Doktorat obroniła na Sorbonie, czyli jakby trzecia dziedzina, sztuka, estetyka, która w jej biografii też ma wielkie znaczenie. I chciałbym podkreślić, i to warto nawet i sobie wyszukać, ten artykuł, o ile się nie mylę, jest w PDF-ie dostępny. Otóż w połowie 18 roku Maria Grzegorzewska popełniła swój pierwszy tekst dotyczący potrzebie zorganizowania kształcenia specjalnego dla dzieci anormalnych, jak to wtedy mówiono z języka francuskiego, anormal, w Polsce. I co ciekawe, w tym niedługim tekście, w którym odwołuje się właśnie do wspomnianego de Crolego, między innymi do jego metodyki pracy z dzieckiem, szczególnie jak wtedy mówiono, upośledzonym umysłowo, ale mówi też o czynniku nie tyle charytatywnym, czy takim, no, od wieków ciągnącym się z Caritas Christiane, ale mówi o czynniku społecznym, mówi o czynniku także państwowym, który powinien grać, pełnić istotną rolę w organizacji kształcenia specjalnego w Polsce. Co ciekawe, w tym tekście z 18 roku Grzegorzewska wtedy jako 31-letnia osoba wyraźnie podkreśla, że trzeba myśleć także o przygotowaniu zawodowym osób z niepełnosprawnością, co było swoistym nowum, no i podkreśla kwestię kadr. My wiemy, że po powrocie do Polski to zostało powiedziane, ona się włącza w tą pracę, w te kursy wielotygodniowe, półroczne, roczne, bo w 21 stanęła na czele rocznego seminarium pedagogiki specjalnej, a w 22, jak wiemy, w lipcu ruszył na Instytut Państwowy, Instytut Pedagogiki Specjalnej. Tak więc tutaj wiele elementów się składa na tą konstytucję psychiczną Marii Grzegorzewskiej, która po powrocie do Polski w 19 roku, też o tym wspomniano, pierwsze kroki kieruje do ministerstwa z doktoratem, mogła zostać dyrektorem szkoły, mogła pełnić różne funkcje, a ona zostaje referentką, wizytatorką w tym dziale kształcenia specjalnego na własną prośbę. Natomiast mówiąc już o tych sprawach związanych z Grzegorzewską, z którą władze oświatowe łatwo nie miały,
No to pani Ania w swojej książce też przytacza pewne ciekawe rzeczy, które są na wpół faktami, na wpół anegdotami, jak to Maria Grzegorzewska krzyczała na jednego z ministrów, który podesłał samochód gdzieś tam w latach 50. czy na początku lat 60. Ona na niego wykrzyczała, ponieważ uznała, że z ulicy Spiskiej może na piechotę przejść bez problemu do centrum Warszawy, do Śródmieścia. W sumie nie jest tak daleko, ale to świadczy o jej charakterze, o skromności wewnętrznej, że nie czekała na ten samochód. Ja bym tutaj dodał jeszcze jednej rzeczy. Jak już dorwałem się do głosu, proszę mi wybaczyć na 30 sekund jeszcze. Mianowicie II wojna światowa. Ja to też ostatnio o tym mówiłem w muzeum. Maria Grzegorzewska bierze udział jako sanitariuszka w wojnie obronnej Polski w 1939. W 1944 znów jest sanitariuszką, ale Niemcy łapią ją przy ulicy Kaliskiej. Trafia do Dulagu 121 w Pruszkowie, skąd ucieka. Na szczęście do Zalesia Dolnego, do małżeństwa Radwanów. Nie wszyscy wiemy, a to myślę jest ciekawa rzecz, że przepracowała w ramach tajnego nauczania 4 lata, a po wojnie mnożnik był razy 2. Tym sposobem zaliczono jej do wysługi lat, wysługi do emerytury, 8 lat, 2 miesiące i 1 dzień. Działała w tajnej organizacji nauczycielskiej. Z profesorem Balejem pracowała nad programami, wspomagała Żydów także i pisała prace naukowe. Pani Ania wspomniała o psychologii niewidomych, o pierwszym tomie z lat 20. Maria Grzegorzewska, jej rękopis spłonął, drugi tom psychologii niewidomych w czasie powstania, tak jak i wielka praca dotycząca osobowości nauczyciela. A zatem dlaczego o tym mówię? Wielkość tej postaci, no my wiemy, że jest rok Marii Grzegorzewskiej, ale szczególnie w tych trudnych czasach wojny, no tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. I rzeczywiście Maria Grzegorzewska dowiodła swoim zachowaniem, że była kobietą heroiczną. Na koniec zupełnie podam, żeby już tu nie przedłużać, zaledwie 7 dni po zakończeniu II wojny światowej w połowie maja pojawiła się dosłownie na gruzach Warszawy. Nie zgodziła się, by Instytut przeniesiono do Łodzi, a to proponował jej profesor Hessen. Łódź była stosunkowo, no w porównaniu z Warszawą, ale mało zniszczona. Nie zgodziła się na to, odtwarzała struktury Instytutu w Warszawie w pierwszych trzech latach w gmachu, który wszyscy Państwo znacie, ci, którzy przyjeżdżają do Warszawy, Związku Nauczycielstwa Polskiego na Powiślu. Smulikowskiego. Tej biografii, to ja chciałam wspomnieć o tym, że ten Państwowy Instytut Nauczycielski, który ona założyła w 30 roku, po 5 latach jednak jej odebrano funkcję dyrektora, prawda? Że burżuazyjne naleciałości. To się później powtórzyło w latach 50. w stosunku do naszej uczelni, prawda? Że też tak samo. A ja mam tutaj przed sobą książkę Historia polskiej myśli psychologicznej Teresy Rzepy i Bartłomieja Dobroczyńskiego i opisany jest polska psychologia i jak ten okres, kiedy Jotejko przyjechała do Polski, prawda? Czyli Grzegorzewska tam parę miesięcy wcześniej, a to gdzieś tam 19 rok i Jotejko starała się o miejsce katedrze na Uniwersytecie Warszawskim. Jakieś miała trudności, tam pracowała w różnych miejscach, to nie było na jej poziomie praca. I trzy Marie wymienione tutaj są przez autorów tej książki. Maria Grzegorzewska, Maria Grzywak-Kaczyńska i Maria Librachtowa, zapatrzone w Jotejko i współpracujące z nią. I wszystkim trzem się dostała od Witwickiego, właśnie z powodu jakiejś niechęci do Jotejko. Także bardzo, bardzo tutaj jest dużo takich epizodów w tej książce opisanych, interesujących myślę dla osób, które się historią interesują i tamtą epoką. Polecam bardzo do przejrzenia tego fragmentu. Właśnie te trzy Marie tak się naraziły. No i ta Grzegorzewska też, może dlatego ona miała też trudności, prawda, z przebiciem się. Przecież ona profesurę dostała bardzo późno i też były jakieś przeszkody, czytałam protokoły z posiedzenia Komisji Naukowej, to była walka. Mhm. Ale Grzegorzewska robiła swoje, ona nie walczyła ona chciała tylko utrzymać Instytut po wojnie
w tych trudnych czasach i chciała no, zachować tą funkcję dyrektora. Jak się przetrzymała? Jeżeli Państwo pozwolicie, to w czacie tutaj mam sporo pytań, na które dotychczas nie udało się odpowiedzieć. Pan Paweł Zapeński, którego już wcześniej cytowałem, napisał: korespondencja była dla pani profesor Grzegorzewskiej niezwykle istotna. Czy pani Anna Hryniewicka jako znawczyni jej biografii sądzi, że gdyby profesor mogła wraz z Korczakiem i innymi znajomymi z przedwojennej Warszawy mailować i czatować, a także toczyć rozmowy w akademickim zaciszu, to by to robiła? Jak pani myśli, pani Aniu? Ja myślę, że trudne jest to do powiedzenia, jak to by mogło wyglądać. No, w czasach, w których żyła Grzegorzewska, list był takim poważnym środkiem komunikacji, prawda? I dzielił, w listach prywatnych się pisało o wszystkim, co człowieka martwi, z czego się cieszy, prawda, o bieżących sprawach. To ta korespondencja i kilka tysięcy tych listów na uczelni jest zachowanych i one naprawdę są piękne i odtwarzają tego ducha epoki. Ale byli też odbiorcy tych listów, którzy też tak odpisywali, prawda, o swoim życiu. Natomiast dzisiaj, bo ja wiem, jak to by było, no, zanika forma listów. W naszym kręgu obecnie kulturowym pisanie listów no już przestaje być takie modne. To gdzieś tam pod koniec XX wieku, prawda, już list nie ma znaczenia. Nowoczesne te komunikatory internetowe wyparły kompletnie. I my wzrastamy w takiej kulturze obrazowej. Słowo już przestaje mieć moc, przestaje mieć znaczenie. I myślę, że ta symbolika słowa pisanego, ona już jest niedostępna. Jeszcze to starsze pokolenie próbuje, prawda, jakoś to utrzymać, ale jak będzie dalej, co by robiła Grzegorzewska, czy by weszła w to. No, rozmawiałam z panią Tomasik, ona daleka od komputera, tak, czy tam ktoś inny starszy, więc może by nie zaakceptowała. Na pewno list jest poprzez taką bezpośrednią formę, takim dialogiem, prawda, troszkę z samym sobą, troszkę z drugim człowiekiem jest czymś bardzo, bardzo pięknym i warto przywracać to. Szkoda po prostu, że no coś takiego błahego, ulotnego, prawda, gdzieś odrzucamy, a w listach jest życie. I list pozwala odtworzyć biografię człowieka. Jeżeli my przejrzymy te wszystkie listy Grzegorzewskiej, to my nie musimy czytać książek biograficznych, tylko sobie sami tworzymy tą historię i też pokazuje całe środowisko, w którym ona funkcjonowała. Także to jest na przyszłość na pewno rzecz ważna. Kolejne pytanie, które pojawiło się w czacie, i to pytanie chciałbym skierować do Marty i do Moniki, a również do Sylwii. To jest pytanie, jakie wartości Państwa zdaniem, które były ważne dla Marii Grzegorzewskiej, są najważniejsze dla współczesnego nauczyciela? Marto, gdybyś miała podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie, które pani Ela Rogalska sformułowała, to na co zwróciłabyś uwagę? Przede wszystkim odesłałabym panią Elę do takiego pięknego artykułu, który nosi tytuł W podróż po wartościach z Marią Grzegorzewską, a autorką tego artykułu jest nasza pani profesor Joanna Głodkowska i ona jest on dostępny na stronie stulecia uczelni, na tym portalu. Pięknie opisała wszystkie wartości, które my także odkryłyśmy przede wszystkim i odkrywamy na łamach listów. Natomiast to, co można powiedzieć, co jest najważniejsze, taką wartością uniwersalną, która jest obecna i w listach, i teraz ważną dla współczesnego nauczyciela, którą studentki odczytały, to była ta relacyjność, czyli taka potrzeba obcowania z drugim człowiekiem, czy otwarcie się na drugiego człowieka i bycie człowiekiem.
Maria Grzegorzewska pisała o tym, że aby komuś dużo dać, trzeba samemu dużo mieć. Podkreślała tę ważność tego wnętrza, prawda, tutaj duszy nauczyciela. I to rzeczywiście chyba obok bardzo ważnych kompetencji, dzisiaj byśmy powiedzieli takich twardych, dotyczących umiejętności wiedzy, te wartości, które w etosie nauczyciela się znajdują, no to były wspólne i podkreślane na łamach listów i współczesnych odpowiedzi na te listy, na przykład dobroć, prawda? Tam taka czynna dobroć, nie tylko jako cecha człowieka, ale także jako przejaw jego aktywności, postawy też wobec innych osób. I ważne też poczucie odpowiedzialności. To takie chyba wartości, które Marta, to niezależne. Marta, pozwolisz, że ja wspomogę cię cytatami, dobrze? Bo czy można? Tak, tak, oczywiście. Tak? Bo bardzo bym chciała, życzę sobie, żebyśmy nie mówili tylko o Grzegorzewskiej, tylko żeby ona też mówiła tego wieczoru sama do nas. Więc może najpierw o dobroci, tak jak Marta powiedziała, taki fragment. To też, jeśli miałeś nauczyciela, dobrego człowieka, to już go nigdy, kolego, nie zapomnisz, prawda? Pozostawił po sobie pamięć żywą, bo właśnie czynami swymi zbudził i ożywił to, co najlepszego masz w duszy. Albo jakie to ważne, żeby każdy nauczyciel, tak jak może i tak jak zdoła, wychowywał właśnie czynną dobroć w człowieku. To o dobroci. Marta powiedziała jeszcze o radości. Kolejny cytat. Radość z wyników choćby najdrobniejszych, ale dobrych w pracy. Radość realizowania jakiejś myśli swojej. Radość budzenia inicjatywy i zapału innych. Radość budzącej się do życia coraz wyraźniej całej gromady i poszczególnych jednostek. O odpowiedzialności Maria Grzegorzewska pisała tak. Zainteresować w ogóle człowiekiem, jego życiem, pracą i twórczością. Tym, co w nim ludzkie, budzić i rozwijać, wzbogacać zainteresowanie w spojrzeniu na człowieka i w kształtowaniu życzliwej dla niego postawy zawsze i wszędzie. W każdym kontakcie i we współżyciu, i we współpracy. Tędy właśnie prowadzi droga do dobrego samopoczucia. O tym bogactwie wewnętrznym jeszcze chciałabym znaleźć. Jeżeli chcesz wejść w szeregi nasze, walczyć o człowieka i jego wartości moralne, musisz być sam bogaty wewnętrznie. Musisz po to bogactwo sięgać wszędzie i zawsze. Musisz je wszędzie umieć zobaczyć, znaleźć i czerpać dla siebie. A znajdziesz je w nauce systematycznej i w książce, i w obserwacji różnych zjawisk życia, i we współżyciu z przyrodą, i we współżyciu z człowiekiem, i w rozmowie, i w pracy. Wszędzie. Ja tutaj mam spisane przed sobą konkretne rady Marii Grzegorzewskiej dla nauczyciela wychowawcy. Co może przynieść radość wychowawcy w jego pracy? Takie punkty, że każde dziecko wchodzi do zakładu ze swoją własną, niepowtarzalną historią życia, że trzeba to dobrze poznać i zrozumieć, że każdy ma swoje indywidualne spojrzenie na wszystko, że każde dziecko musi czuć troskę wychowawcy o jego losy dalsze, że każdy potrzebuje oparcia w chwilach słabości czy zmartwienia, że potrzeba zaufania i wiary w swoje możliwości, że trzeba zrozumieć punkt urazowy, ale też punkt taki, na którym będziemy budować coś nowego, że praca winna rodzić wiarę w swoje możliwości i rodzić pogodę, dynamizować i tak dalej. No to tutaj jest cały szereg takich porad. Myślę, że one są bardzo, bardzo piękne i tam gdzieś między wierszami na pewno znajdziemy coś dla siebie, jakieś wskazówki. Czy można?
Sylwia, to może teraz oddam Tobie głos. Było pytanie o te wartości. Przypomnę, pani Ela Rogalska pytała o te wartości, które są ważne dla współczesnego nauczyciela. Ty jesteś taką nauczycielką. No to właśnie Tobie teraz to pytanie zadam. Tak, właśnie chciałam dodać, bo tak sobie przypomniałam, kiedy na pierwszym albo drugim roku studiów razem ze studentkami rozmawiałyśmy o tym, jakie my wartości uznajemy za takie pożądane, czy takie, którymi chciałybyśmy, żeby charakteryzowała się, czy którymi emanował, charakteryzował się, czy emanował nauczyciel, to były właśnie te wartości, o których przed chwilą wspomnieliśmy, czyli dobroć, życzliwość, budowanie relacji, człowiek, człowiek, człowieczeństwo, tak? Jeszcze może tutaj coś takiego dodam, prawdziwość i autentyczność, jeszcze taką znalazłam tutaj ważną rzecz. Chciałam powiedzieć, że może to świadczyć o tym, że to, co Maria Grzegorzewska napisała, to, co ona myślała, to jest nadal aktualne po prostu, bo gdzieś tam w naszych głowach, w naszych myślach ten wzorzec takiego idealnego nauczyciela jest aktualny. Jeszcze jedna kwestia, którą pani profesor Małgorzata Michel podjęła w swoim komentarzu. Kategoria narażania się komuś na akademii to jakaś dyżurna kategoria wszechczasów, smutne. Maria Grzegorzewska jako kobieta w tamtych czasach była absolutnie mistrzynią, że pomimo światopoglądu, mądrości i narażania się przetrwała w pamięci i historii pedagogiki. A może właśnie dlatego. Jak to z tym narażaniem się Grzegorzewskiej było? O tym nieco już wspomnieliśmy, ale czy rzeczywiście to narażanie się było jedną z takich cech, które Grzegorzewską charakteryzowały? Jacku, jak ty byś na to pytanie odpowiedział? No to jest też trudne i zarazem bardzo ciekawe pytanie. Wiemy, że była, nie należała do żadnej partii, była też właściwie neutralna światopoglądowo. Jak pisze jeden z profesorów, była pogańskim aniołem i zbliżała się do prawdy, dobra i piękna w takim ujęciu platońskim. Natomiast w okresie dwudziestolecia międzywojennego tu pani Ania już zasygnalizowała rolę PIN-u, Państwowego Instytutu Nauczycielskiego, i na znak tego upolitycznienia tej placówki w momencie, kiedy sanacja wprowadzała swoje reformy po ustawie Jędrzejewicza po 1932 roku Grzegorzewska musiała opuścić tę placówkę i na znak protestu odeszło wielu wykładowców, w tym także profesor Radwan, czyli była niezłomna, pilnowała własnych przekonań, tak bym powiedział. Dowiodła tego w okresie II Rzeczypospolitej, ale także w czasie wojny, o czym już troszeczkę wspominałem, przygotowując się do już zupełnie innych czasów, powojennych czasów, pisząc programy w oflagach, ona wiedziała, że to szkolnictwo po wojnie musi pójść w bardziej taki egalitarny nurt. Po wojnie wiemy, że system kształcenia specjalnego też nam się rozszerzył o szkoły zawodowe, szkoły średnie. Wiemy, że w 50-tych latach późno wszedł dekret o obowiązku szkolnym, o który Grzegorzewska walczyła przez całe dwudziestolecie, o obowiązku szkolnym w szkolnictwie specjalnym w 56 roku, bo de facto wtedy zaczęto na dobrą sprawę realizować ten obowiązek mimo dekretu Piłsudskiego z 7 lutego 19 roku. Taka ciekawostka. Tu pani Ania też wspominała o jej profesurze. 57 rok, została profesorem tytularnym. W 58, jak wiemy, staje na czele katedry pedagogiki specjalnej, pierwszej tego typu katedry uniwersyteckiej w Polsce. A w 59, to jest wszystko jakby w tym nurcie przemian gomułkowskich, Grzegorzewska otrzymuje medal budowniczych Polski Ludowej. Niewiele kobiet otrzymało to odznaczenie. Ja gdzieś tutaj słyszałem, prawdopodobnie pracująca kiedyś w instytucie żona
zmarłego przed kilku laty, pana profesora Mauersberga, wspomniała, że nie wiem, ile to jest anegdota, że jak ten medal Maria Grzegorzewska otrzymała, skądinąd, żeby nie trywializować tej sprawy. No, w dowód uznania Rada Państwa jej ten medal przydzieliła, no to ona gdzieś go tam miała schować. Wcale nie była z tego zadowolona. Niemniej jednak nie tylko to odznaczenie mamy w muzeum dzisiejszym, są to odznaczenia związane generalnie z edukacją, nauczyciela, zasłużonego nauczyciela, budowniczych, dziesięciolecia Polski Ludowej i tak dalej, ale ona o zaszczyty się nie starała. I pani Ania wspomniała o tym okresie stalinizmu, bardzo trudnym dla Instytutu, bo dodam tylko, że w latach 50-58 rzeczywiście był inny statut. Instytut stracił rangę tej placówki naukowo-badawczej. Przypomnijmy, że prowadził poradnie, fachowe laboratoria. To tam prowadzono diagnostykę w dwudziestoleciu międzywojennym, testami Simona, Bineta. To w dwudziestoleciu wprowadzono program kształcenia dzieci z upośledzeniem umysłowym. Natomiast po wojnie tę sprawę jeszcze rozszerzano, rozwijano i to także była ogromna zasługa Grzegorzewskiej. Natomiast w okresie stalinizmu uderzono w tą zachodnioeuropejską pedagogikę w sposób taki, no wiemy jaki, siermiężny, ale zabroniono metody ośrodków pracy, która była przeróbką, modyfikacją metody ośrodków zainteresowań de Croliego. Wstrzymano druk jedynego czasopisma Szkoła Specjalna, które za 2 lata będzie obchodziło stulecie swojego istnienia, to też będzie kolejna rocznica. Odsuwano ludzi związanych właśnie z Instytutem, którzy byli wykształceni przez tą, no właśnie, Grzegorzewską. Dla wielu, podejrzewam, osób związanych z aparatem partyjnym, z radami narodowymi, była to osoba w jakiejś mierze no niebezpieczna. Posiadała znajomość języka francuskiego, szerokie kontakty zagraniczne. Zastępowano te często w administracji szkolnej tempogłowymi różne miejsca zamiast ludźmi fachowymi, ale na szczęście nadrabiano to po 56-57 roku, kiedy to Instytut znowu wrócił do swojej rangi placówki naukowo-badawczej. Przywrócono szkołę specjalną, przywrócono metodę. No i Grzegorzewska mogła cieszyć się dalej, że te jej zabiegi o to, by Instytut był nowoczesny, wtedy też wydłużono okres kształcenia do 2 lat, a tu ciągle tak zwane studia w cudzysłowie były jednoroczne, bo przypomnijmy, że przez pół wieku, nie każdy o tym wie, to nie były żadne studia, bo studia w naszej uczelni zaczęły się w 70 roku, kiedy powstała Wyższa Szkoła Zawodowa 3-letnia, a magisterskie w 73 roku. Natomiast wcześniej Instytut miał rangę wyższych kursów naukowych, czy też studium nauczycielskiego. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam też dopowiedzieć o tej jej odwadze. No właśnie. Ona była człowiekiem bardzo łagodnym, kulturalnym, taktownym i dobrym dla ludzi. No chociażby te drzwi zawsze jej gabinetu były otwarte. Każdy mógł wejść do niej z każdą potrzebą. I pomagała ludziom finansowo, wspierała studentów. No, przeróżne są dowody na tą jej dobroć. Ale jak trzeba było, chodziło o zagrożenie czyjegoś dobra, to nie przebierała w środkach. Była bardzo, bardzo ostra. Też w czasie wojny, tutaj pan Jacek wspomniał o wojnie, ona na przykład w trakcie łapanki w tramwaju, prawda, potrafiła, znała języki, znała język niemiecki, ponieważ jakiś tam okres była taka niańka Niemka w domu, od której ona się nauczyła tego niemieckiego. I ona wtedy po niemiecku powiedziała do SS-mana, że ona ma tutaj bardzo ważną misję zleconą przez SS i ona musi natychmiast tam dotrzeć i o dziwo ją wypuszczono. Prawda? A później jak już przyszły te czasy komunistyczne, i weszła ta cała psychologia, pedagogika już taka radziecka, to ona potrafiła wykorzystać Pawłowa, przerobić swoje te teorie, pojechała do Moskwy na konferencję i jakoś tam się ratowała. Prawda? Więc też była takim człowiekiem przewidującym i takim po prostu zaradnym w tej sytuacji umiała sobie radzić, jaka ją spotkała. Zresztą tych sytuacji dramatycznych w jej życiu było bardzo dużo, bo przecież to czasy zaborów, prawda, jej dzieciństwo, nawet to, co wpisane w życiorys jej rodziców, że
że z tej Żmudzi uciekali, prawda, tutaj na ten teren koło Razy Mazowieckiej, ojciec stracił majątek przez nieuczciwego kontrahenta, no później te żyli, prawda, na łasce ziemiańskich rodzin, gdzieś tam ten ojciec był dzierżawcą, administratorem tych majątków ziemskich, to nie było łatwe, nie było łatwe, nie było łatwe życie. I ona się uczyła tej zaradności, o głodzie, chłodzie, te studia w Krakowie, przecież jak ona tam przymierała, w gar kuchni jadała, prawda, razem z bezdomnymi, bo brakowało funduszy na studia, za które trzeba było wtedy płacić. Niedopuszczone było, żeby z królestwa w Galicji, prawda, mogła legalnie studiować. Była hospitalna, bez praw. Ja jeszcze chciałabym dodać, jeśli można, bo tutaj wyświetlił się przez chwilę wpis pani profesor Olechowskiej, fragment z listów, że to mnie właśnie też się zgadzam z tym, że odwaga Grzegorzewskiej polegała też na tym, że ona mówiła, co myśli i podnosiła na kartach listów nauczycieli, prawda, na duchu, ale równie dobrze ich rugała. I tu mam taki fragment, pozwolę sobie przytoczyć. Nagromadziło się w życiu naszym dużo niepokojących spraw, niepokojących i trudnych, i smutnych, ale najsmutniejsza z tych wszystkich smutnych spraw i najtrudniejsza z trudnych to brak wzajemnego zaufania. To często nieżyczliwy wzajemny stosunek, to skłócenie różnych zespołów w szkole. Tworzą się wśród pracowników jednej szkoły zwalczające się wzajemnie grupy. Powstają jakieś zawiści różnej natury, jakieś pozornie nieuzasadnione niechęci, niesnaski, wrogie nawet nastawienia czasem. Ile się na to przyczyn złożyło, wiemy o tym dobrze. Jakie one były, też dobrze wiemy, ale też i to wiemy, że żyć w takiej atmosferze bardzo trudno, a dobrze uczyć i wychowywać człowieka zupełnie niemożliwe. Mhm. Nasza rozmowa przebiega w taki sposób, że powiedzieliśmy już sporo o samej Marii Grzegorzewskiej i zachęcamy zresztą do lektury książki pani Anny Hryniewickiej, która ukazała się w tym roku. To jedno z najważniejszych opracowań poświęconych Marii Grzegorzewskiej, ale chciałbym, żebyśmy w tej części naszej rozmowy skupili się na listach i na odpowiedziach na te listy, czyli na tym, co zrobiły w ostatnim czasie Marta i Monika, i w czym udział wzięła również Sylwia, o czym wcześniej wspominałem. Wróćmy jeszcze może krótko do okoliczności, w jakich te listy powstały. Mamy do czynienia z trzema cyklami takich listów. O pierwszym cyklu pani doktor już tutaj wspominała. Jak to się stało, że pojawił się drugi i trzeci cykl takich listów? Jacku, bardzo proszę. Ja mogę króciutko, to znaczy powiedziano, że pierwszy cykl to są lata 46 i edycja druk 47 i mamy 12 listów w cyklu pierwszym. Cykl drugi to jest już po tym przełomie październikowym, o ile się nie mylę, 57-58 rok, 6 listów. No i cykl trzeci, 60-61 rok, też cykl 6 listów. I analiza tych listów, o których zaraz powiedzą koleżanki szerzej, pokazuje, że ona rzeczywiście miała potrzebę wewnętrzną. To było poniekąd, tak jak wspomniałem, no, reminiscencja tej pracy spalonej podczas powstania osobowości nauczyciela. Ona do tego głęboko chciała wracać. Poza tym we wstępie tam się zwraca do nauczycieli, kolego, tak bardzo elegancko. No i właśnie analizuje tę sytuację, także z perspektywy już dziesięciolecia czy kilkunastolecia od zakończenia wojny, wspomina trudy pracy nauczycielskiej, wspomina znowu tych, którzy zginęli, między innymi Janusza Korczaka, wspomina swoją mistrzynię Józefę Jotejko, to wiemy. Powołuje się na Jana Władysława Dawida, to też o nim dzisiaj mówiliśmy, i na zwykłych nauczycieli, którzy zwykłą, codzienną pracą no, pokazywali i wpisywali się w to, o czym ona mówiła. No, ja tu chciałam tylko dodać, że w taki nurt pedagogiki przyjaźni, pedagogiki serca, ona w to wierzyła bardzo. I w listach pokazała, one dalej cieszyły się wielką estymą i w latach 60. pani Ania tu wspomniała, że i duchowni także je zauważyli,
no, bardzo wysoko oceniali listy słuchacze, ale nie chcę na ten temat więcej mówić, tutaj koleżankom o to głos. Jeśli mogę dopowiedzieć, bo mnie zainteresowała jeszcze ta kwestia zaplanowanego czwartego tomu listów, w którym Maria Grzegorzewska zachowały się notatki do planowanego czwartego tomu, prawdopodobnie są w naszym muzeum, gdzie zaplanowała sobie takie treści o poczuciu i poszanowaniu wolności, o solidarności, na temat braterstwa i co ciekawe notatki na temat przyjaźni. I z tych notatek pani profesor Ewa Tomasik ułożyła taką koncepcję, zaczęła opracowywać prawdopodobnie pedagogiki przyjaźni, co też jest bardzo ciekawe. Te listy, o których rozmawiamy w tej chwili, spotkały się z recepcją po ich powstaniu. Wspominacie o tym w swojej książce. Jak to z tą recepcją listów wśród współczesnych studentów jest? Z jakimi doświadczeniami wy się spotkałyście, zachęcając studentów do czytania listów Marii Grzegorzewskiej? Moniko, jeżeli możesz. Ja chciałabym Państwa zaprosić do galerii, która składa się z trzech sal różnych obrazów nauczycieli. I pierwsza sala to obrazy, które są, dla których są portrety nauczyciela we wspomnieniach studentów. I tak pomyślałam, nie wiem, czy to nie będzie męczące, jeżeli będę też prosiła Martę, żeby uzupełniała. Chciałabym kilka cytatów, tak Romku, żeśmy się umawiali, że tak, ponieważ tak. Są to, tak, kilka cytatów, następnie podsumowanie i tak będą te odwiedziny w tych salach galerii przebiegały. Zacznę od cytatów. Nauczyciel we wspomnieniach. Pan Kazimierz zapadł w mojej pamięci nie tyle z uwagi na przekazywaną wiedzę, co z uwagi na jego charakter, postawę, hierarchię wartości, a przede wszystkim autentyczność, czyli zgodność tego, co naucza, z tym, jakim jest człowiekiem. W mojej szkole podstawowej miałam szansę poznać niesamowitą nauczycielkę, która potrafiła znaleźć z nami nić porozumienia jak żaden inny nauczyciel. Była pomysłowa, inteligentna i przede wszystkim rozumiała nas, nasze problemy i potrzeby. Klasa nie była najprawdopodobniej tak piękna i dobrze wyposażona jak w innych placówkach w większych miastach, ale nam to nie przeszkadzało. Dzięki atmosferze, która panowała wewnątrz, mogliśmy poczuć się jak w drugim domu. Pani Kasia była bardzo wymagającym nauczycielem, ale był to również ktoś, na kim zawsze mogliśmy polegać, bez znaczenia, czy chodziło o problem ze zrozumieniem zadania, czy jednak jakiś problem w szkole. Zawsze starała się nas zrozumieć, a następnie pomóc, doradzić, wesprzeć. Mimo tego, że wymagała bardzo dużo, robiła to w taki sposób, że i tak z przyjemnością i chęcią przychodziliśmy na jej zajęcia. Pamiętam, jak moja wspaniała pani od języka polskiego kiedyś nam mówiła, że gdy po skończonej już szkole, gdzie nic nie trzeba, nie są niczym zobowiązani, jej dawni uczniowie rozpoznają ją na ulicy i kłaniają się, albo jej wychowankowie zapraszają ją na ślub. Mówiła, że właśnie wtedy widzi sens swojej ciężkiej pracy po latach. Słuchanie pani od angielskiego sprawiało mi przyjemność, gdyż lekcje wypełniały żarty i anegdoty. Była bardzo wymagająca, lecz jednocześnie miła, tolerancyjna i przyjazna. Mój nauczyciel Dodajmy, Moniko, że to są wypowiedzi badanych przez was studentów, tak? Tak, znaczy, przepraszam, myślałam, że to wybrzmiało, zabrakło. Tak, żeby ci, którzy przysłuchują się naszej rozmowie, wiedzieli, skąd te cytaty pochodzą, tak? Tak, cytaty pochodzą z wypowiedzi, w odpowiedzi na jeden z wybranych listów. Studenci mieli dyspozycję na ćwiczeniach z podstaw języka polskiego, aby wybrać list i na niego odpowiedzieć. My z Martą uporządkowałyśmy owe wypowiedzi wątkami tematycznymi i stworzyłyśmy właśnie takie, znaczy według takim kryterium porządkującym te wypowiedzi są trzy
kryterium temporalne. Zarysowała nam się taka galeria portretów nauczycieli we wspomnieniach, portretów nauczycieli z takich osobistych doświadczeń aktualnych, na przykład z pracy wolontariackiej albo z praktyk zawodowych, tudzież tak jak Sylwia, pracujących i studiujących osób, oraz portret nauczyciela w planach zawodowych. I to, co ja teraz prezentuję, to są fragmenty wypowiedzi, które składają się na tę galerię nauczycieli we wspomnieniach. Przepraszam, powinnam była takie wprowadzenie zrobić. Dobrze, więc zauważyliśmy tutaj, że zasadniczo w tych wypowiedziach nauczyciel jest wartościowany jako człowiek, nie jako osoba, która wykonuje zawód, nie jako profesjonalista. Najistotniejsze są te kompetencje miękkie, otwartość na drugiego człowieka, umiejętność rozmowy, rozwiązywania konfliktów, współdziałania. Bardzo ważne jest to, że nauczyciel, tak studenci po latach wspominają, że interesował się nimi, że wiedział wszystko, że znał ich takie życie pozaszkolne. Bardzo ważne też z perspektywy czasu, tu musiałabym jeszcze więcej podać tych cytatów, proszę mi wierzyć na słowo, takie są podsumowania tej sali, galerii, że ważne jest z perspektywy czasu też, że nauczyciel prezentował własne talenty, umiejętności, wykorzystywał je nie tylko w pracy z uczniami. Nasi studenci, nasi młodzi cenią pogodę ducha, życzliwość, troskliwość, empatię, wrażliwość, bezinteresowność swoich nauczycieli z lat swojej biografii edukacyjnej, które ujawniają się nie tylko w relacjach z dziećmi, z młodzieżą, ale też z dorosłymi, rodzicami, innymi nauczycielami. No niestety nie brakuje również antyprzykładów, więc mogłabym podać też kilka takich przykładów. Pozwolę sobie zacytować antyprzykłady. Wiele razy podczas zajęć szkolnych w roli ucznia pamiętam, jak niektórzy nauczyciele komentowali zachowanie, wygląd innych osób z własnego zespołu. Krytykowali ich sposób prowadzenia zajęć, sposobu mówienia. Do dziś jestem zdziwiona i nie mogę zrozumieć przyczyny takiego zachowania. Jak mamy roztaczać dobroć i życzliwość u innych, skoro sami nie umiemy jej sformułować i przekazać? Kolejny cytat. Moja nauczycielka języka polskiego była młodym, ciepłym, ambitnym nauczycielem, jednak z jakiegoś powodu część nauczycieli jej nie lubiła. Oczywiście mieli do tego pełne prawo, lecz oni nie poprzestali na swoich przemyśleniach i często na swoich lekcjach obrażali ją, wyśmiewając jej pomysły lub oceniając sposób, w jaki się ubierała. Bolało mnie to, bo z miesiąca na miesiąc widziałam, jak pełna życia i chęci młoda nauczycielka coraz bardziej podupadała na zdrowiu psychicznym, pracując w wyjątkowo nieprzyjaznej atmosferze. No, chociażby te przykłady wskazują też, że w tej galerii znajdziemy portrety nauczycieli, którzy mieli poczucie alienacji, którzy byli kompletnie osamotnieni w tym środowisku. Widzimy nauczycieli, którzy deprecjonują siebie wzajemnie, swoje działania, tak? Swoje i współpracowników. Tak wygląda galeria portretów nauczycieli we wspomnienia. Jeżeli pozwolicie, to ja zacytuję słowa Marii Grzegorzewskiej, która w listach do młodego nauczyciela pisze: prawda to bowiem wiecznie żywa, że poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem, najistotniejszą, najbardziej podstawową wartością w jego pracy jest jego człowieczeństwo. Sylwia, jak to z tą recepcją listów Grzegorzewskiej w twoim przypadku, w przypadku twoich koleżanek studiujących razem z tobą jest, było? Ja odpowiadałam na list 5 z cyklu pierwszego Marii Grzegorzewskiej. Maria Grzegorzewska pisała w nim, że nauczyciel, któremu przyświeca idea, wewnętrzne przekonanie, jakiś cel, do którego dąży, to się nie nudzi, nie jest mu ciasno, duszno, nudno, co już tutaj też się pojawiło w komentarzach, tak, jako cytaty widziałam. Ja powiem szczerze, że
że bardzo to rozumiem i zawsze ta idea była ważna w moim życiu, zarówno w pracy zawodowej, artystycznej, jak i w następnych latach. Zawsze ta idea to jest to coś najważniejszego, dla którego pracujemy, dla którego to, co robimy, nadaje nam sens tego, co robimy. Po co to robimy w ogóle? Jeżeli mam tą ideę cały czas w głowie, wiem, dokąd zmierzam, to jest mi wtedy wygodniej, czuję się szczęśliwa i muszę przyznać, że czasami też koleżanki mi się pytały, skąd ty bierzesz tyle energii? I to jest właśnie ta odpowiedź, ta motywacja, główna idea, która mnie do tej pracy skłoniła. Chciałam powiedzieć, że jeszcze tutaj odwołać się troszeczkę do moich takich doświadczeń z czasów szkolnych. Bardziej nawet bym wspomniała tutaj czasy studiów. Nie tylko mówię o studiach na Akademii Sztuk Pięknych, ale również teraz na APS-ie. To, co zapamiętałam i to, co zapamiętuję, to jest właśnie ten kontakt z nauczycielem, to obcowanie z danym profesorem, wykładowcą. Nie to zadanie, chociaż one są bardzo pouczające, muszę przyznać. Natomiast to, z kim się przebywa, czy zaraża tą pasją, czy ta relacja jest, no to jest to, co najbardziej zapamiętuję. I myślę, że warto też o tym pamiętać, że nauczyciel to nie jest tylko ten człowiek, który przekazuje wiedzę, tak, wykłada, ale też po prostu jest, a to, jakimi my jesteśmy, to wpływa na innych ludzi, bo te nasze wartości, które mamy tutaj w środku, to one po prostu emanują. I myślę, że to warto o tym pamiętać, kiedy jest się nauczycielem. Słuchajcie, takim dobrym pytaniem, które może zebrać w jakąś całość to, co tutaj w trakcie tych 90 niemal minut już zdążyliśmy powiedzieć, jest pytanie, które zadała pani dr Lidia Bielinis, pisząc: drodzy państwo, co Maria Grzegorzewska mogłaby powiedzieć współczesnym nauczycielom? Czy sądzicie, że propagowałaby pedagogikę przyjaźni? No właśnie, spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć. Zacznę od pani Ani. Pani Aniu, jak pani myśli, co Maria Grzegorzewska miałaby współcześnie nauczycielom do powiedzenia? Trudno mi jest naprawdę na takie pytanie odpowiedzieć, bo ja tak sobie, słuchając tutaj relacji uczestniczących pani, prawda, wszyscy się zajmujemy nauczaniem. Jest dzisiaj w szkolnictwie ten nacisk na edukację, ten element wychowania gdzieś jest zepchnięty na dalszy plan. Ponadto tak jak na uczelni się dzieje, prawda, to ograniczanie liczby godzin, przedmioty bardzo poważne sprowadzone do rzędu 15 godzin. No trudno jest naprawdę zarazić tą pasją w tym czasie, prawda? Bo jest tyle różnych jak gdyby zadań do spełnienia i treści do przekazania, że gonimy z tym materiałem, więc też to warto by było wrócić do tych czasów, tak jak było to dawniej, prawda, że nauczanie danego przedmiotu, takiego podstawowego, no byłoby rozciągnięte na dłuższy czas. Mhm. Ja myślę, że Grzegorzewska by mówiła to samo, co mówiła dawniej, prawda, że no, nie wiadomo w jakich warunkach by się kształtowała, jeżeli później była urodzona, ale myślę, że ona wyniosła te takie patriotyczne, takie moralne jakieś zasady życia i to zdrowe spojrzenie na świat, na ludzi, na swoją rolę, na swoje powołanie. Jacku, a jak ty słyszysz, czytasz takie pytanie, to co sobie myślisz?
Ja wierzę w to, że tak właśnie może być. To znaczy, już tu nawet wyszukałem w swoich notatkach list czwarty, cykl trzeci, przyjaźń, i pisze Grzegorzewska o szczęściu przyjaźni, że wielkim szczęściem jest mieć przyjaciół, przyjaciela, i możemy właśnie w takiej przyjaznej atmosferze, o czym mówiła tutaj Monika, musimy budować szkołę, że te problemy, które są na radach pedagogicznych, mówi Grzegorzewska, nigdy nie mogą przenikać właśnie do młodzieży, bo to zatruwa relacje nauczycielskie, a także no, obnaża słabość szkoły. My wiemy, jak to może wyglądać. Tych problemów jest dużo. Na ten temat powstaje masa prac w obszarze pedagogiki. Ja tu sobie słuchając napisałem między innymi z tego, co pamiętam, że Grzegorzewska kategorycznie powiedziałaby nie dla zarozumiałości, takiej zgorzkniałości, zniechęceniu, zwątpieniu w pracy. Właśnie ceniła przede wszystkim osobowość, charakter, ale praca nad tym naszym charakterem jako pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, według niej to są z jednej strony elementy takie zadane, które mamy w sobie, a druga sprawa to jest to, co rozwijamy poprzez samokształcenie, partycypację w kulturze. Ona zachęcała do tego, by chodzić do teatru, do kina, do opery. Miałem taki wywiad z panem Zdzisławem Lewandowskim pół roku temu w Grudziądzu, który był absolwentem PIPS-u. No i on właśnie o tym opowiadał, że raz Grzegorzewska przyniosła, niestety zmarł parę tygodni temu, przyniosła jakieś, nie wiem, albumy, Tatry ze sobą, mapy, i oni byli bardzo zdziwieni, że ona im to przynosi, a potem powiedział, że no nie znali jeszcze Grzegorzewskiej, że jej zainteresowania są tak wszechstronne i takich nauczycieli powinniśmy mieć, jak mówi Grzegorzewska, nie hamujących, a właśnie wyzwalających. Nie adultyzm, nie władztwo, no nauczanie, jak wiemy, encyklopedyczne w takim złym tego słowa znaczeniu już odrzuciliśmy, ale no, teoria, praktyka często to się różnie odbywa i ten ideał jest nakreślony przez Grzegorzewskie. Ja myślę, że on się nie zdezawuował wcale i jak najbardziej listy nam tutaj wiele wskazówek cennych mogą jeszcze możemy z tego czerpać dla naszej pracy pedagogicznej, także współcześnie. Ja myślę, że życie się mieści w takich drobiazgach, prawda? Bo my chcemy jakichś wielkich programów, jakiś z rozmachem coś robić, a tutaj właśnie takie drobne, jednostkowe, jakieś takie drobne elementy, one najwięcej mówią o człowieku i o tych czasach, w jakich się żyło. I warto też przywiązywać uwagę właśnie do takich drobnych informacji. Z tego się gdzieś jakiś obraz buduje. Oczywiście za kilka lat ten obraz może być zupełnie inne spojrzenie na te same sprawy, ale na dziś myślę, że to jest piękna postać i godna tego, żeby ją upamiętniać, prawda, i szukać inspiracji do własnych działań w tej jej twórczości, w tym jej postawach. Ja jeszcze odpowiadając Lidce... No właśnie, chciałem ciebie poprosić, Marto. Tak, chciałabym, jeśli można dodać, że czy propagowałaby pedagogikę przyjaźni, ja myślę, że ona wyprzedziła to myślenie o edukacji w różnorodności i dla różnorodności. To z tej edukacji włączającej, ideę, którą teraz propagujemy, ponieważ Maria Grzegorzewska sądziła, że każdy nauczyciel, to znaczy uważała, że każdy nauczyciel niezależnie od specjalności, w zasadzie nauczyciel wychowawca, bo też pamiętajmy, że zawsze na kartach listów jest to określenie nauczyciel wychowawca, że każdy nauczyciel wychowawca jest po trosze pedagogiem, który zna potrzeby ucznia właśnie takie indywidualne, że jest po trosze pedagogiem przygotowanym, powinien być przygotowanym do pracy z dziećmi o szczególnych, czy dzisiaj powiedzielibyśmy specjalnych potrzebach edukacyjnych, czy specyficznych. I to jest dla mnie taka właśnie ta przyjaźń, niezależnie od... Przyjaźń w różnorodności i to, że nieustannie trzeba być przygotowanym na zdobywanie nowych umiejętności, na przykład teraz
tej edukacji dla, czy pracy z dziećmi z doświadczeniem na przykład migracji. Bo cały czas przed nami wyzwania i taka postawa otwarta i praca nad samym sobą, to już było powiedziane. Moniko, z twojej perspektywy jako współautorki książki, którą tutaj dzisiaj kilkakrotnie przywoływałem, co miałaby, czy co ma Grzegorzewska do powiedzenia studentom, studentkom, z którymi ty prowadzisz zajęcia? Jeśli chodzi o pedagogikę przyjaźni, to przede wszystkim mówiłaby, przyjaźnijcie się sami ze sobą, to znaczy o siebie dbajcie. Dbajcie o wypoczynek, dbajcie o swój dobrostan, dawajcie sobie prawo do błędów, stawiajcie na relacje między sobą. Przede wszystkim bardzo, bardzo dbałaby o swoich studentów. Jestem przekonana jako estetka, że byłaby bardzo wdzięczna i książka, nasza książka, gdzie ilustrację wykonała Tereska Krupska na zamówienie, to jest jej wizja Grzegorzewskiej, byłaby po prostu jakoś wyeksponowana w jej pokoju. Ona uwielbiała takie prezenty. Byłaby wdzięczna studentom. Cała ta książka jest prezentem dla Grzegorzewskiej od studentów. Na końcu mamy również suplement w postaci grafik komputerowych studentów pierwszego roku edukacji artystycznej. I przede wszystkim byłaby wdzięczna i o tę wdzięczność prosiłaby też studentów. Bądźcie wdzięczni za wszystko. Sylwio, za co ty jesteś wdzięczna Marii Grzegorzewskiej? To jest trudne pytanie. No ja prywatnie to za utwierdzenie w moim przekonaniu, że dobrą drogę wybrałam. Chciałabym jeszcze się troszeczkę odnieść do tego, co wcześniej mówił pan Jacek, o tym, że Maria zarażała, pisała do kolegów, kolego, koleżanko. Naszła mnie taka myśl, że Maria była przekonana o tym, że to co mówi, pewna tego swojego doświadczenia, to jedna rzecz, a druga, że nie chciała, żeby to zostało tylko na jej malutkim podwórku, tylko żeby ta dobroć się rozlewała dalej. Taką miałam refleksję, kiedy pan mówił. Jeśli chodzi o dobrostan, o którym wspominała pani Monika, myślę, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o i bardzo aktualne dziś, z perspektywy takiego nauczyciela jeszcze początkującego, bo jeszcze długo w zawodzie nie pracuję, to muszę przyznać, że pierwsze dni czy pierwsze tygodnie to szalenie wyczerpujące, bo myśli się cały czas o pracy. Cały czas o pracy. Mam to szczęście, że i koleżanki z pracy, i też moja tutorka na akademii mówiła, zachowaj ten work-life balance, żeby się za szybko nie wypaliła. I faktycznie, aby zachować te zasoby, o których mówiła Maria, czyli żeby mieć co przekazywać, to trzeba to zebrać. A nie zbiorę tego, jeśli będę zmęczona, albo będę myślała o zaspokojeniu jakichś swoich podstawowych potrzeb. Także tyle chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, i na zakończenie proponuję, żebyście podzielili się ważną waszym zdaniem myślą Marii Grzegorzewskiej, z którą chcielibyście pozostawić uczestniczki, uczestników naszego spotkania, którzy tutaj w czacie przywoływali wiele myśli Marii Grzegorzewskiej,
zadawali również pytania i tak dalej, i tak dalej. Z jaką myślą Marii Grzegorzewskiej chcielibyście pozostawić naszych słuchaczy? Jacku, czy mogę od ciebie zacząć? Tak. No ja myślę, że wiele można by było znaleźć takich myśli, ale dla mnie fundamentalne jest to stwierdzenie Grzegorzewskiej, że dobroć rodzi dobroć, że z tego wynika jakby wszystko, co dalej między nami zachodzi w pracy zawodowej, w pracy nauczyciela, wychowawcy, w działalności urzędników, polityków i tak dalej. Wiemy, że te wskazania jej sprzed lat, tu mówiliśmy dużo o jej trudnościach także życiowych, o tym, że miała chore serce, też warto wspomnieć. Tak. I jeden z tych ataków doprowadził do jej śmierci z 6 na 7 maja 1967 roku. Ale przede wszystkim dobroć, to taka kategoria dobroci, posiadania czegoś wartościowego w sobie, czym możemy innych obdarzyć, ale żeby kogoś obdarować, to coś trzeba mieć w sobie. I jeszcze taka jedna rzecz, która czasem mi się przypomina, że kto wykonuje ten zawód nauczyciela, skądinąd dużo na ten temat, między innymi tutaj na łamach akademickiego zacisza mówi się niełatwego, bo także naznaczonego różnymi czynnikami społecznymi, politycznymi. Nauczyciel to nie jest łatwy zawód, ale ona mówiła, że daje ogromną satysfakcję. Ja wierzę w to cały czas, bo mi ta praca daje satysfakcję i że to jest szczęście. Jeżeli pisze Grzegorzewska właśnie posługując się tym stwierdzeniem, kolego, jeżeli znajdziesz to swoje powołanie, jeżeli nie ulegniesz rutynie, to ta praca da ci szczęście. I wszystkim Państwu, którzy macie kontakt z dziećmi na jakimkolwiek etapie edukacyjnym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym i tak dalej, i życzę tego, żeby nie ustawać, bo to jest piękna praca, powołanie, myślę, i rzemiosło, i sztuka zarazem. I starajmy się, by tak właśnie było, by to był taki drogowskaz naszego życia, bo dla Grzegorzewskiej to obcowanie z drugim człowiekiem czymś takim właśnie było. Pani Aniu, gdybym do pani się zwrócił z taką prośbą o podzielenie się taką myślą Grzegorzewskiej, która dla pani jest szczególnie ważna. Ja tutaj przeszukuję w zakamarkach pamięci różne jej powiedzonka, ale myślę, że może taka myśl. Być człowiekiem to w istocie czuć się współodpowiedzialnym za zło w życiu społecznym i mieć poczucie udziału w budowaniu przyszłości świata. No wybrałam tą myśl, dlatego że tak mi się tutaj może na ten temat nie było za dużo mowy, ale chciałam podkreślić, że Maria Grzegorzewska miała wielką moc wpływania na ludzi. Ona po prostu zarażała swoją pasją innych, jakoś zniewalała. I ta siła jej oddziaływania tkwiła w tym, że ona była jak gdyby uzewnętrznieniem tego, co było wszystko spójne, to co myślała, co robiła, uzewnętrzniała to właśnie te swoje myśli, te swoje postawy. I myślę, że może dzisiaj by to powtórzyła, to zdanie, które tutaj przywołała. Marto, czy ty masz taką myśl, którą chciałabyś się podzielić z nami? Każdy list Marii Grzegorzewskiej kończy się albo pytaniem, i to jest właśnie taki przyczynek do refleksji, albo właśnie życzeniem. I uwierzcie mi Państwo, że ja dopiero dzisiaj znalazłam, że Maria Grzegorzewska w jednym z listów, czwartym, pisze takie dla nas życzenia, dla wszystkich pedagogów, nauczycieli, wychowawców. Muszę ci zdradzić bardzo prostą tajemnicę powodzenia w tej pracy poznawania i oddziaływania na człowieka. Tajemnicę, którą pięknie sformułował autor Małego Księcia. Widzi się dobrze tylko sercem. To, co najistotniejsze, jest niewidoczne dla oczu. Tak bym to skomentowała. Bardzo dziękuję. Moniko? Tak, ja z listu pierwszego, cyklu pierwszego wybrałam zresztą cytat, który widnieje na ścianie w bramie w wejściu do naszego kampusu na Szczęśliwickiej. Im lepszym, im jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym,
ma większą dla innych życzliwość, głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci. Może więc można by powiedzieć, że im lepszy będzie nauczyciel, tym lepszy będzie świat i życie każdego człowieka. Tak jak Marta powiedziała, jest znak zapytania, ale ja traktuję to absolutnie jako pewnik, że im lepszy będzie nauczyciel, tym lepszy będzie świat. Od tego zaczęłam nasze spotkanie i tak chciałabym je podsumować. Bardzo dziękuję. I jeszcze Sylwia. Maria Grzegorzewska wspominała, że bardzo ważne w pracy nauczyciela to taka prawdziwość i autentyczność, z którą na co dzień można obcować. I ja bym powiedziała, bądź sobą po prostu. To, jaki jesteś, to jest twoja duża wartość, to, że jesteś. Czasu niestety nie da się rozciągnąć, jak napisała pani Ela Rogalska. Rozmawiamy już ponad 100 minut, czas kończyć. Rąku, a my możemy jeszcze zaproszenie tak, możemy? Tak, oczywiście, że tak. Czy to bardzo już? Proszę. Tak, przepraszam, proszę. Tak. No, bo już tutaj na początku naszego spotkania to zaproszenie pojawiło się w czacie od pani Klaudii, też pracownika APS-u. Zapraszamy na ostatnią w tym roku kalendarzową międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową z cyklu Osoba pod tytułem Akceptacja, Partycypacja, Solidarność Społeczna. Interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. Odbędzie się w dniach 14-15 grudnia. Podczas tej konferencji, przywołując humanistyczne, ponadczasowe idee patronki uczelni, zawarte w przesłaniu Nie ma kaleki, jest człowiek, organizatorzy pragną interdyscyplinarnie rozważać problemy współczesności. Zapraszamy na stronę www.100.aps.edu.pl po szczegóły. Już trwa rejestracja. Zapraszamy serdecznie do APS-u. Tak, na stronie internetowej Akademii Pedagogiki Specjalnej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na ten temat. Ja natomiast chciałem podziękować Wam za to, że przyjęliście zaproszenie do tej rozmowy, że mogliśmy w roku, który jest rokiem Marii Grzegorzewskiej, jednocześnie w roku stulecia istnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej, której początek dał Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej stworzony przez Marię Grzegorzewską, że mogliśmy o tej postaci porozmawiać, nie wyczerpując oczywiście tematu. Ja zachęcam do lektury książek z jednej strony autorstwa pani dr Anny Hryniewickiej, z drugiej strony książki autorstwa Moniki Kupiec i Marty Krasuskiej-Betiuk, o której kilkakrotnie tutaj wspominaliśmy. Zachęcam również i myślę, że przyłączacie się do tego, żeby zawsze sięgać po listy samej Marii Grzegorzewskiej. Dokładnie, zresztą tak. Do innych prac również. Bardzo... Jeszcze i odpowiadać na nie. No właśnie. Nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy o to proszeni przez innych. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję tym z Państwa, którzy z nami byli tego wieczoru, dzielili się swoimi refleksjami, dzielili się cytatami z Marii Grzegorzewskiej, zadawali pytania. Tak jak napisała pani Ela Rogalska, szkoda, że czasu nie da się rozciągnąć. No nie sposób jednak, żeby nasze spotkanie trwało w nieskończoność. Wobec tego teraz mówimy już Państwu dobranoc, a ja jeszcze tylko zapowiem, że w kolejnym naszym spotkaniu za tydzień powróci problematyka resocjalizacyjna, o której będę rozmawiał między innymi z panią dr Urszulą Markowską-Manistą z Uniwersytetu Warszawskiego i profesorem Krzysztofem Sawickim z Uniwersytetu w Białymstoku, ale to za tydzień, szczegóły w najbliższym czasie, a dzisiaj już mówimy Państwu dobranoc. 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 Bardzo dziękuję. Dziękuję.